Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ojciec Adam Szustak, dominikanin, w jednej z konferencji zwrócił uwagę na prostą rzecz, że kiedy Jezus dotykał ludzi chorych, to nie tylko ich uzdrawiał fizycznie, wyprowadzał z gorączki, zatrzymywał krwotok, ale przede wszystkim wypychał z człowieka zło i przekazywał mu dobro. Ewangelia pokazuje wiele takich sytuacji, w których widzimy, że człowiek uzdrowiony przez Boga pozbywa się zupełnie ciężaru, brzydoty, paraliżu, bezsilności. Pozbywa się po prostu zła. Jego serce staje się gotowe do działania, do dobrego działania. I tak stało się właśnie z sercem teściowej świętego Piotra. Od razu, gdy została uzdrowiona, wstała i zaczęła działać, usługiwać. Po co? I dlaczego usługiwać? Bo usługiwanie jest czynieniem dobra, przekazywaniem dobra i najlepszą formą podziękowania. Nieraz czujemy, że Bóg nas uwalnia z ciężaru, to znaczy, że nas uzdrawia. Ale czy od razu zaczynamy usługiwać? Kto służy, ten przekazuje dobro.